Cześć, z tej strony Łukasz, witajcie na naszym kunopowym kanale. Dzisiejszy odcinek poświęcimy nowej wersji systemu operacyjnego QTS, a dokładniej wersji 5.01 beta. Wersja 5.01 wprowadza szereg zmian i poprawek, które z jednej strony mają dać administratorowi jeszcze więcej opcji konfiguracyjnych, a z drugiej strony Wprowadzić ulepszenia i poprawę bezpieczeństwa. System QTS 5.0 dostępny jest już od dłuższego czasu dla urządzeń. Natomiast niedawno pojawiła się wersja 5.01, a więc pierwsza duża aktualizacja systemu QTS. Oczywiście ten system był już aktualizowany wcześniej, pojawiały się poszcze... Poszcze... poszczególne małe wersje, tak zwane buildy. Natomiast wersja 5.01 jest taką większą aktualizacją wprowadzającą większe zmiany w systemie. I w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak zaktualizować system do wersji 5.01. 1 beta, a także jakie zmiany wprowadza ta wersja systemu. Zanim jednak przejdziemy do pracy, przypominam, wersja beta systemów jest nie jest przystosowana do pracy produkcyjnej. Ta wersja została udostępniona naszym użytkownikom w celach testowych, abyście, podobnie jak my, mogli zainstalować ją na jakichś nieprodukcyjnych urządzeniach. Przetestować, ewentualnie znaleźć jakieś błędy, które będzie można poprawić przed wprowadzeniem finalnej wersji 5.01. Zaczniemy od aktualizacji systemu operacyjnego QTS 5.0 do 5.01, i w dzisiejszym odcinku wykorzystam relatywnie nowe urządzenie, a dokładniej TSA873 AEU, czyli Biznesowy model kierowany do małych i średnich firm, posiadający 8 Zatok na dyski twarde, ale dodatkowe 2 Porty M2 na płycie głównej, które pozwalają wykorzystać go nawet do bardziej zaawansowanych działań. A w połączeniu z procesorem AMD Ryzen oraz obsługą do 64 GB pamięci RAM, staje się to naprawdę ekonomiczne, ale wydajne urządzenie. Model ts 873 aeu już wcześniej zainicjowałem. W środku zainstalowany jest jeden dysk M2 oraz dwa dyski HDD. Dodatkowo zamontowałem w nim kartę 10 gigabit Ethernet. No i po zainicjowaniu tego urządzenia pierwszy komunikat, który zobaczyłem, to zaproszenie do testów wersji beta. Mogę zgłosić się do udziału. W ten sposób muszę zaakceptować. Regulamin testów beta, gdzie poświadczam, iż mam świadomość, że w systemie mogą pojawić się jakieś problemy, jakieś błędy i może to skutkować problemami z działaniem urządzenia. Tak więc robię to na własną odpowiedzialność. No i po zapoznaniu się z tymi warunkami i wyrażeniem zgody, system informuje nas, że możemy skorzystać z wersji 5.0.1, build 2034. Z 15 maja, jest to wersja public beta. No, i po kliknięciu przycisku Aktualizuj, zobaczymy podsumowanie zmian, które zostały wprowadzone w tym systemie. A więc przechodzimy dalej. No, i rozpoczyna się aktualizowanie systemu operacyjnego. Gdyby system nie wyświetlił komunikatu, że dostępna jest wersja beta, nie pojawiłby się ten komunikat zapraszający nas do takich testów, to zawsze możemy skorzystać z opcji. Manualnej aktualizacji. W tym celu na stronie kuna.com trzeba przejść do pomoc techniczna, aktualizacja systemu operacyjnego i firmware, gdzie wybieramy model, z którego korzystamy, na którym chcemy zainstalować tę betę. A więc wybieramy nas jednostki rozszerzające, następnie liczbę wnętrz czy zatok dyskowych, no i wskazujemy model, który nas. Interesuje, w moim przypadku był to model 873 AEU wersji bez RP. I tutaj pojawia się jeszcze jedna istotna kwestia. Ten model jest urządzeniem, który może działać pod kontrolą dwóch systemów operacyjnych, ponieważ yy, możemy skorzystać albo z standardowego systemu QTS, ale również po rozbudowie pamięci RAM możemy skorzystać z systemu QTS Hero. No i to powoduje, że na liście widzimy dwie wersje systemu Public Beta. Pierwsza to QTS, właśnie ten build 5.01.2034, natomiast drugi to H5.01.2045, który pozwala nam skorzystać z systemu QTS Hero, ponieważ system QTS Hero również pojawił się w wersji 5.01, również wprowadza szereg zmian, a więc zarówno jeden, jak i drugi system możemy wykorzystać. Będzie to oczywiście zależne od urządzenia, z którego korzystamy, ponieważ nie wszystkie urządzenia pozwalają na instalację QTS Hero. Natomiast jeśli chodzi o sam system QTS, no to zaglądając w uwagi, zobaczymy wszystkie urządzenia, dla których ta beta jest dostępna. A więc, korzystając z któregoś z tych urządzeń, możemy ten system przetestować. Tak więc poczekajmy chwilę, aż system się zaktualizuje, następnie się zrestartuje i będziemy mogli przejść do przeglądu nowości wprowadzonych przez QTS 501. I minęło kilka minut, system się zrestartował i mamy już zainstalowaną wersję QTS 5.01 Build 2034. A więc w tym momencie system działa już w wersji QTS 5.01 Beta. Pierwszą istotną zmianą, którą znajdziemy w systemie QTS 5.01, jest zmiana zarządzania aktualizacjami systemu. Już wcześniejsza wersja wprowadzała opcję automatycznych aktualizacji, gdzie mieliśmy do wyboru, czy system, jeśli takie się pojawią, ma instalować automatycznie wszystkie nowe wersje systemu, czy tylko te zalecane. Obecnie w panelu sterowania, aktualizacji oprogramowania. Znajdziemy dodatkowe pole, które pozwala nam określić sposób aktualizacji i ich czas, a także to, które aktualizacje będą instalowane. Do tej pory całość była dostępna w dodatkowej zakładce, trzeciej zakładce, teraz mamy całość w aktualizacji oprogramowania systemowego. No i tutaj w dolnej części okna możemy ustawić aktualizację oprogramowania, gdzie standardowo system MA obecnie zaznaczoną opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania układowego. Tak więc po aktualizacji do systemu 5.0.1 należy te opcje dopasować, aby nie pojawiła się kiedyś sytuacja, gdzie w czasie pracy system, urządzenie się zrestartuje, bo system będzie aktualizowany. No i tutaj mamy do dyspozycji trzy opcje. Do, mm, trzy opcje. Automatycznie aktualizuje oprogramowanie układowe. Powiadom mnie, ale pozostaw mi wybór, czy aktualizować, czy nie. Nie aktualizuj oprogramowania układowego automatycznie i nie powiadamiaj mnie. To jest opcja, z której pewnie część użytkowników będzie chciała skorzystać, jednak naprawdę zachęcamy do tego, aby wybierać tylko i wyłącznie opcję pierwszą bądź opcję drugą. Dodatkowo możemy wskazać, kiedy system ma wykonywać aktualizację. Sprawdza codziennie o godzinie o północy i jeśli jest aktualizacja, wykonuje taką aktualizację. No i dodatkowo możemy wskazać, które aktualizacje mają być instalowane. Czy wszystkie aktualizacje, a więc nawet a więc gdy pojawi się najnowsza wersja, nowsza wersja systemu, automatycznie będzie aktualizowane. Czy tylko zalecane aktualizacje, które. Przez nas są oznaczone jako zalecane, i wtedy system sprawdzając, czy na serwerze aktualizacji pojawiła się wersja oznaczona taką flagą, no to jeśli ona będzie dostępna, system ją pobierze i zaktualizuje. No i ważne aktualizacje zabezpieczeń, czyli w tej sytuacji system sprawdza, czy pojawiła się aktualizacja obejmująca właśnie takie ważne poprawki przekładające się na bezpieczeństwo systemu, a więc możemy tutaj dopasować to do naszych własnych. Preferencji. Kolejna rzecz, która może być bezpośrednio widoczna dla użytkownika, to możliwość zmiany rozmiaru ikon na pulpicie. Po aktualizacji z systemu wersji czwartej do systemu wersji piątej wielu użytkowników narzekało na to, że ikony na pulpicie teraz są znacznie większe niż wcześniej. Oczywiście stare powiedzenie mówi, że o gustach się nie dyskutuje, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i teraz w opcjach. Pulpitu, czyli trzeba przejść, kliknąć nazwę swojego użytkownika, opcje, a następnie przejść do zakładki tapeta. Mamy możliwość wyboru, czy ikony mają być wyświetlane w rozmiarze standardowym, jako duże, czy jako małe. Wtedy klikając małe one automatycznie zostaną pomniejszone i będą bardziej zbliżone do tych znanych systemów w wersji czwartej. Natomiast odległości pomiędzy ikonami pozostają tutaj na ekranie dokładnie takie same. Jak wcześniej. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie bardziej wizualne, system wyświetla teraz więcej informacji w panelu sterowania o zainstalowanym procesorze. A więc teraz zobaczymy, jaka jest maksymalna prędkość zainstalowanego procesora, również jeśli jest to procesor obsługujący funkcję Turbo Boost. I wtedy zobaczymy tą maksymalną prędkość również w trybie turbo. W samym panelu sterowania znajdziemy więcej zmian, już nie tyle wizualnych, co przekładających się na funkcjonalność. Przede wszystkim zrezygnowaliśmy z wyświetlania skrótów do aplikacji na ekranie logowania, ponieważ mogło to stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa urządzenia i danych. Dlatego też te opcje zniknęły z opcji konfiguracji ekranu logowania. Idąc dalej, w bezpieczeństwie się, pojawiły się kolejne punkty w ochronie dostępu adresów IP. System standardowo ma włączoną ochronę przed atakami typu brute force: czyli jeśli ktoś próbuje zalogować się do systemu przy użyciu określonych protokołów i jeśli w określonym czasie Podejmie określoną liczbę nieudanych prób logowania, dany adres IP, z którego próbuje się logować, zostanie wpisany na czarną listę standardowo na 5 minut. Oczywiście te opcje możemy dopasować do naszych potrzeb. Natomiast w nowej wersji systemu, oprócz standardowych protokołów, które już wcześniej były dostępne, takich jak SSH, HTTPS, Samba czy AFP, pojawiły się również opcje RTRR i rsync. Te dwie opcje dostępne są w sytuacji, gdy korzystamy z aplikacji Hybrid Backup Sync i uruchomimy w niej funkcję serwera backupu, a więc RTR, RTRR bądź rsync. Po włączeniu tych funkcji dany kunap może pełnić funkcję serwera backupu, na którego wysyłane są kopie z innych kunapów, ale aby Zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia. Umożliwiliśmy również zablokowanie takich nieudanych prób logowania, jeśli ktoś próbowałby uzyskać nieautoryzowany dostęp, np. z jakiejś maszyny Linuxowej, korzystając właśnie z protokołu AirSync. A więc teraz, dokładnie tak samo jak dla pozostałych protokołów, również dany adres może zostać zablokowany. Kolejna zmiana to sprzęt. Tutaj w zakładce zasoby sprzętowe widzimy podłączone dodatkowe akcesoria urządzenia do Kunapa. W tym momencie korzystam z modelu TS873AEU, który ma tylko jeden port pci Express i wykorzystałem go do zainstalowania karty 10 GB Ethernet. Natomiast gdybym zainstalował tam kartę graficzną, bądź wykorzystywał inne urządzenie, które pozwala zainstalować więcej kart rozszerzeń, wtedy tutaj w zasobach sprzętowych zobaczę te. Urządzenia. No i zmiana dotyczy kart graficznych. Jeśli dana karta graficzna nie będzie obsługiwała funkcji GPU passthrough, a więc nie będzie można jej podłączyć bezpośrednio do maszyny wirtualnej stworzonej w Virtualization Station na Kunapie, wtedy też tutaj taki komunikat zostanie wyświetlony, ponieważ standardowo korzystając z kart graficznych możemy wybrać tryb działania tej karty graficznej, czy ma to być Virtualization Station, QTS czy container station. Kolejna zmiana dotyczy zarządzania użytkownikami. Już wcześniej dostępna była opcja dwukrokowej weryfikacji, która pozwalała nam... Wymu wymusić podanie dodatkowego kodu podczas logowania do systemu QTS. Wyglądało to tak, że logując się do systemu podawaliśmy nazwę użytkownika hasło, a dodatkowo wygenerowany kod na telefonie z aplikacją Google Authenticator albo Microsoft Authenticator. Jednak, aby z tej funkcji skorzystać, każdy z użytkowników musiał ją samodzielnie włączyć, co mógł zrobić w ustawieniach swojego konta, w opcjach. Na zakładce dwukrokowa weryfikacja. W wersji 501 daliśmy administratorowi możliwość wymuszenia na użytkownikach tej funkcji i teraz w panelu sterowania, uprawnienia użytkownicy, administrator ma zakładkę dwukrokowa weryfikacja, gdzie może wymusić włączenie tej weryfikacji. To oznacza, że użytkownik, gdy Pierwszy raz zaloguje się do systemu, będzie musiał powiązać konto z aplikacją Google albo Microsoft Authenticator i będzie musiał dalej już korzystać z tej dwukrokowej weryfikacji. Możemy to robić zarówno dla. Użytkowników lokalnych, jak i dla całych grup. Co ważne, dotyczy to również użytkowników domenowych, a więc jeśli Kunab jest częścią domeny Microsoft Active Directory, wtedy również dla użytkowników i grup domenowych takie, taką funkcję wymuszonej dwuetapowej weryfikacji możemy stworzyć. Wracając jeszcze do użytkowników, tworząc użytkowników administrator może wymusić konieczność zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. Wcześniej takiej opcji nie było, a więc, użytkownik, a więc administrator mógł stworzyć hasło dla użytkownika, następnie użytkownikowi to hasło przekazać, użytkownik mógł się zalogować. No i albo zmienił to hasło, albo nie. Od teraz użytkownik będzie musiał zmienić to hasło przy pierwszym logowaniu. Co ważne, administrator nie musi tych informacji przekazywać zawsze osobiście, przekazywać ręcznie, ponieważ mamy możliwość wysłania powiadomienia mailowego do użytkownika, gdzie, edytując, gdzie edy klikając edytuj wiadomość zobaczymy zawartość takiej automatycznie wygenerowanej informacji. No, jak widać, system podstawi nazwę użytkownika w odpowiednich polach, linki do urządzenia. No i będzie tutaj ta zakładka nazwa użytkownika i hasło, a więc tutaj zostanie wyświetlone to hasło pierwszego logowania, po czym użytkownik zaloguje się i będzie musiał ustawić nowe hasło, a dodatkowo administrator wymusi, aby użytkownik również musiał. Ee, Skonfigurować podwójną weryfikację. Z innych zmian, które znajdziemy, to zmiany w pamięć masowa i migawki. Tutaj ekran. Wyświetlający urządzenie został troszkę zmodyfikowany. Mamy odświeżoną nową grafikę pokazującą urządzenie, na którym pracujemy. Dodatkowo, opcja powiększenia tego widoku, pozwalająca nam wyszukać dysk. Może akurat w tym przypadku nie jest to bardzo potrzebne, ponieważ w samym urządzeniu możemy zainstalować tylko 8 dysków. No ale jeśli korzystamy z 24-zatokowego albo 30-zatokowego urządzenia z dyskami 2,5-celowymi, wtedy na pewno. No może to być wygodniejsze, tym bardziej, że klikając wybrany dysk, e, automatycznie wtedy widzimy podsumowanie, jaki dysk jest podłączony, jaki dysk działa w tym, e, w tym urządzeniu i możemy o nim uzyskać więcej informacji. W moim przypadku korzystam z dysku WD-RED 1 tb natomiast. E, Kolejna zmiana, która pojawia się w QTS 5.01, to nowa wersja aplikacji Iron Wolf Health Management. A więc, jeśli korzystamy w Kunapie z dysków IronWolf Wolf marki Seagate, wtedy więcej informacji natomiast temat stanu każdego z tych dysków możemy uzyskać, korzystając właśnie z dedykowanej aplikacji Iron Wolf Health Management, która widoczna będzie właśnie w stanie dysku. Jeśli chodzi o samą aplikację, pamięć masowa i migawki, pojawia się tutaj dodatkowa zakładka. Topologia, topologii, która wyświetla topologię połączeń, jeśli korzystamy z dodatkowych jednostek SAS-JBO, a więc jednostek rozszerzających, które pozwalają rozszerzyć wbudowaną wewnętrzną pojemność QNAP-a. Więc wtedy do np. 12 dysków mamy podłączone trzy kolejne półki po 12 albo 16 dysków. No i na tym ekranie będzie widoczna topologia połączeń pomiędzy tymi półkami rozszerzającymi. Wśród zmian, które znajdziemy również w pamięć masowa i migawki, yy, będzie zmiana będzie dodana opcja, która pozwoli nam na wykonanie migracji dysku. Jeśli dla danej grupy RAID mamy skonfigurowany dysk a więc zapasowy dysk, wtedy możemy, będziemy mogli skorzystać z opcji przeniesienia danych z wadliwego dysku na dysk typu Sper, czyli w sytuacji, gdy mamy na przykład RAID 5, dodatkowo dysk typu, dysk zapasowy typu Sper, jeśli jeden z dysków w RAIDzie 5 ule, zacznie raportować błędy, możemy wykonać migrację danych z tego tego dysku na dysk typu Sper, aby nie musieć oczekiwać awarii tego dysku, co z kolei po wymianie spowodowałoby odbudowę grupy rajdowej, a tym samym przez pewien czas dane mogłyby być niezabezpieczone na wypadek awarii kolejnego z dysków twardych, a w ten sposób mamy pewność, że system wymusi przeniesienie danych na taki dodatkowy dysk twardy. Kolejne opcje znajdziemy w File Station. Przede wszystkim do tej pory moi, mieliśmy możliwość udostępniania katalogów i folderów, wybierając, zaznaczając dany katalog bądź plik, klikając prawym przyciskiem myszy, pojawia się opcja podziel się, pozwalająca nam stworzyć link udostępniania, który następnie przesyłaliśmy osobie. E, przesyłaliśmy. Przesyłaliśmy innej osobie, i ta osoba mogła uzyskać dostęp do danego pliku bez potrzeby logowania do kunapa, więc nie potrzebowała dedykowanego konta. Nie było też potrzeby włączania konta gościa. Jednak ta opcja dostępna była tylko dla podfolderów, podkatalogów. Od wersji 5.01 będzie również możliwość udostępniania w ten sposób pełnych katalogów. A więc na liście danego woluminu wystarczy kliknąć Główny katalog udostępniony, i tutaj też pojawiła się opcja Podziel się. I dokładnie tak samo jak zwykłe podkatalogi, podfoldery, będziemy również zawartość tego głównego katalogu udostępnionego mogli udostępnić osobie, znajdującej się poza naszą siecią, nie mającej konta na naszego urządzenia, i w ten sposób będzie mogła przez przeglądarkę pobrać pliki i uzyskać do nich dostęp. Tak więc, wybierając opcję podziel się, utwórz tylko link udostępniania public. Tutaj skorzystam z połączenia tylko w sieci wewnętrznej, utworzymy taki link. Po skopiowaniu go i wklejeniu w przeglądarce zobaczymy udostępniony katalog, do którego taka osoba może wejść i zobaczy tylko te pliki i katalogi, które w ramach tego katalogu były dostępne, no i będzie mogła pliki albo przeglądać, albo pobrać je na swój komputer. Natomiast nie będzie to powodowało zagrożenia, ponieważ takie pliki są. Dostępne przez przeglądarkę bez dostępu do systemu, bez dostępu do logowania do naszego urządzenia, do naszego Kunapa. Dalsze zmiany w, w interfejsie użytkownika znajdziemy m.in. w sieci przełącznik wirtualny, gdzie dla każdego gdzie po pierwsze będzie wyświetlana informacja o możliwych aktualizacjach dla kart rozszerzeń, kart sieciowych, jeśli taka karta sieciowa jest zainstalowana w urządzeniu, pojawi się aktualizacja, tak jak dla mojej karty QXG 10G2SF CX4. Wystarczy kliknąć: Aktualizuj i system pobierze odpowiednią aktualizację firmware'u tej karty, zainstaluje i będziemy mogli z niej dalej korzystać. Natomiast Natomiast, oczywiście, będzie to wymagało dodatkowego czasu, więc musimy chwilę poczekać aż taka aktualizacja zostanie wykonana. Karta została zaktualizowana, musimy zrestartować urządzenie, po czym będziemy mogli przejść do dalszych, do dalszych kroków. No, i po restarcie karta będzie zaktualizowana, a jeśli chodzi o same ustawienia sieciowe, to również na pewno dosyć wygodne dla administratorów będzie to, szczególnie przy zastosowaniu kart 10 Gigabit Ethernet, że od teraz w głównym widoku interfejsów oprócz szybkości sieci również widzimy informacje o wartości MTU. Tak więc, w przypadku kart 10 GB Ethernet można ją zmienić w konfiguracji i ustawić na przykład Jumbo Frame 9000. Dzięki czemu w pełni wykorzystamy możliwości przepustowości tych 10 gigabitów bądź szybszych kart, które również mogą działać w kunapie. No, i po zmianie, wartość jest tutaj. Widoczna. Oczywiście, jeśli chodzi o takie bezpośrednie zmiany w systemie operacyjnym, to jest ich tylko kilka. To jest. Duża aktualizacja, ale w ramach systemu QTS5, więc nie mamy takiego przeskoku jak między wersją czwartą a piątą. Natomiast oprócz oczywiście tych opcji, które się pojawiły i zmian w interfejsie, również sporo zmian zostało wprowadzonych niejako pod spodem. Mamy, no, mamy dodatkowe sterowniki, mamy poprawione zarządzanie aplikacjami. Część aplikacji z absenta została również usunięta ze względu na niespełnienie norm bezpieczeństwa. Właśnie systemu wersji QTS501. Yy, za chwilę przejdziemy również do zmian, które pojawiły się w systemie QTS Hero. Natomiast, zanim to zrobimy, warto też wiedzieć o dosyć dużej zmianie, która zaszła w zakresie wirtualizacji. W przypadku Kunapa. Dostępną mamy aplikację Virtualization Station. Jest to aplikacja pozwalająca nam uruchamiać maszyny wirtualne na kunapie. No i do tej pory mogliśmy oczywiście uruchamiać aplikacje z Windowsem, Linuxem, Unixem czy nawet Androidem w wersji x86. Natomiast była też możliwość pobrania gotowych systemów operacyjnych, gotowych maszyn wirtualnych, m.in. Zabbixa, aplikacji AWS-owych oraz systemu QTS Cloud. Jednak we wcześniejszych wersjach systemu QTS Cloud wymagał do działania licencji, a więc był to system subskrypcyjny i dalej ten system jest subskrypcyjny, czyli jeśli chcemy go uruchomić w chmurze, jeśli chcemy go uruchomić na przykład na VMware, że to takiej licencji płatnej będziemy potrzebowali. Natomiast dla użytkowników QNAP i Virtualization Station od wersji 5.01 mamy możliwość uruchomienia takiego QTS Cloud bez dodatkowej licencji, czyli możemy go za darmo w ramach naszego urządzenia uruchomić i stworzyć sobie dodatkowego wirtualnego kunapa, którego wykorzystamy. Na przykład po to, aby odseparować nie tylko dane, ale również aplikacje pomiędzy różnymi działami, w firmie, pomiędzy różnymi użytkownikami. Część z was na pewno pamięta, że mieliśmy kiedyś coś takiego gwi QTS, czyli wirtualny system QTS, który działał na maszynach z, procesora, z procesorami AMD m.in. 3.8.7.7 877 pozwalało uruchomić takie wirtualne kunapy w ramach. W ramach posiadanego urządzenia, jednak tamten system przestał być wspierany, ponieważ pojawił się właśnie QTS Cloud. No i w tym momencie w VM Marketplace, w Virtualization Station wystarczy kliknąć opcję Wdróż, wskazać katalog, gdzie zostanie zapisany ten, ten obraz, dostosować ustawienia. I po kliknięciu przycisku OK, system pobierze obraz QTS Cloud na nasze urządzenie i będziemy mogli korzystać bez potrzeby dodatkowej licencji. Dzięki takiej zmianie QTS Cloud będzie mógł być uruchamiany na każdym kunapie z QTS 5.01 bez dodatkowej licencji. No i, no i specjalnie ten system pobrałem i uruchomiłem. Tak więc widzimy po zalogowaniu, że stan licencji jest ważny, nie mamy już tutaj e, informacji związanych z zakupem czy okresem ważności, a więc każdy z użytkowników fizycznego QNAPa z QTS 5.0.1 z QTS Cloud może już teraz korzystać bez potrzeby wykupienia licencji i generowania dodatkowych kosztów. Mamy jeszcze jedną istotną zmianę w QTS 5.0.1, a mianowicie system nie wymaga już licencji na obsługę exFAT. QTS5 wprowadził istotną zmianę, a mianowicie we wszystkich urządzeniach z procesorami X86, czyli z procesorami Intel AMD, nie była wymagana licencja AXV, tak jak to było w wcześniejszych wersjach systemów, gdzie trzeba było zapłacić kilka dolarów za licencję Paragona. Ponieważ w Linux Kernel 5.1 obsługa exFAT została wbudowana, skorzystaliśmy z tego w systemie QTS 5. Niestety dla urządzeń z procesorem ARM taka licencja wciąż nie była dostępna. No i tutaj pojawia się długo oczekiwana zmiana. Dzięki systemowi QTS 5.0.1 również modele z procesorami ARM, czyli starsze modele, m.in. takie jak TS233, czyli nowy model dwudyskowego kunapa do zastosowań domowych, nie będą potrzebowały dodatkowej licencji EXFAT, a tym samym będziemy mogli na przykład podłączać karty pamięci z aparatów czy kamer korzystających z EXFAT-a i bez problemu kopiować dane bezpośrednio na takie urządzenie. Tyle jeśli chodzi o samego QTS-a. Natomiast za chwilę przejdziemy również do zmian w QTS Hero i przyjrzymy się zmianom w tym systemie. Co ważne, wizualnie w systemie QTS Hero te zmiany będą takie same jak w QTS-ie, więc również możliwość zmian wielkości ikon. Będziemy mieli możliwość łączenia dwustopniowej weryfikacji. Natomiast pojawi się też szereg innych dodatkowych zmian, więc przyjrzymy im się za chwilę po przelogowaniu do drugiego urządzenia. Zaktualizowałem y, drugiego kanapa, w tym momencie jest to model TVS 4.7. 2XT. No i jak widać, interfejs jest dokładnie taki sam jak w systemie QTS. Zresztą zmiana, o której już mówiłem, czyli zarządzanie wielkością ikon też tutaj jest dostępna, więc możemy sobie zmienić. Jeszcze zmienię tapetę, aby było widać, że jest to drugi, drugie urządzenie. No i wśród zmian, które znajdziemy w systemie QTS Hero, między innymi pojawiła się możliwość zablokowania podłączania urządzeń USB. Urządzeniach zewnętrznych, w panelu sterowania, w zakładce USB mamy teraz możliwość zablokowania podłączania urządzeń USB. Możemy nie zezwalać na podłączenie jakichkolwiek urządzeń, albo. Możemy wyłączyć podłączanie dysków USB. W ten sposób jesteśmy w stanie dodatkowo zabezpieczyć dane na urządzeniu przed skopiowaniem, ponieważ podłączając dysk USB do kunapa, będzie on widoczny w File Station normalnie jako, jako katalog, do którego pliki możemy skopiować. Tak więc teoretycznie istnieje prawdopodobieństwo, że osoba niepożądana mogłaby taki dysk do kunapa podłączyć, szczególnie do modelu towerowego, i jakieś pliki z urządzenia. Nieoficjalnie skopiować, dlatego mamy już teraz możliwość zarządzania tym portem USB i w ten sposób możemy wyłączyć obsługę portów USB, bądź ty, urządzeń USB, bądź tylko dysków USB. W przypadku QTS Hero pojawiła się również dodatkowa funkcja w przypadku aplikacji iSCSI i Fiber Channel. W nowej wersji mamy możliwość szyfrowania lunów. Tak więc stwórzmy testowy Lun, iScazi. No i tutaj w przypadku tego Luna pojawia się opcja szyfrowanie Lun. W pierwszym kroku tworzyliśmy tylko tak natomiast teraz, tworząc jednostkę Lun, oczywiście możemy skonfigurować ją tak jak do tej pory, wybierając w której puli pamięci, czy ma być tworzone jako, jako przestrzeń blokowa. Cienka bądź gruba, jaką ma, jaką ma mieć pojemność, czy ma być kompresowana, doduplikowana e, i tak dalej. Natomiast na dole tego okna pojawiła się nowa opcja, czyli wspomniane szyfrowanie LUN. W tym momencie jesteśmy w stanie zaszyfrować taki LUN hasłem, i w tym momencie taka jednostka LUN zostanie zablokowana. Co to znaczy? Jeśli będziemy szyfrowali LUN, ta jednostka, ta przestrzeń blokowa po stronie kunapa zostanie zaszyfrowana. A więc nie będziemy mogli w łatwy sposób uzyskać do niej dostępu na poziomie Kunapa. Oczywiście mamy tutaj kwestię. Podłączenia z zewnętrznego systemu, gdzie ten dostęp możemy zablokować, ograniczyć przy użyciu autentykacji CZAP, przy użyciu ograniczenia inicjatorów iSCSI, które będą mogły z targetem się połączyć. Natomiast tutaj mówimy o samym przechowywanym za sobie na kunapie. To oznacza, że jeśli urządzenie się zrestartuje, to aby uzyskać dostęp do takiego luna, nawet jeśli z niego korzysta zewnętrzny system, wymagane będzie podanie hasła, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo. Danych, gdyby takie urządzenie na przykład zostało skradzione. Kolejną zmianą w QTS Hero jest to, że obecnie pamię pule pamięci mogą być tworzone dużo większe niż wcześniej. Wcześniej ograniczeniem pojedynczej puli pamięci był jeden. Petabajt. Natomiast obecnie jesteśmy w stanie stworzyć pulę pamięci o rozmiarze nawet 5 petabajtów. Tak, tak więc mamy do dyspozycji ogromny, ogromną przestrzeń, którą możemy w oparciu o kunapa i jednostki rozszerzające stworzyć i wykorzystać. Tym bardziej, że na przykład urządzenie jest w stanie wykorzystać jednostki zewnętrzne, obudowy zewnętrzne Seagate Exos U, oferujące kilkadziesiąt dysków, które do kunapa możemy podłączyć, stworzyć na nich pulę pamięci. No i zyskać duże przestrzenie, tak więc 1 petabajt nie jest już ograniczeniem, teraz aż 5 petabajtów na pulę pamięci jesteśmy w stanie... Na puli pamięci jesteśmy w stanie osiągnąć. Oczywiście jest kilka drobniejszych zmian, które również się pojawiły, między innymi tworząc użytkownika, podobnie jak w przypadku systemu QTS, możemy włączyć dwustopniową weryfikację. Natomiast po stworzeniu użytkownika administrator może również zmienić identyfi unikalny identyfikator, tak zwany UID. Tak więc tworząc użytkownika. Skonfiguruję podstawowe ustawienia. Natomiast później, edytując profil konta, mogę zmienić UID standardowy to 1000. Natomiast mogę wpisać tutaj inną wartość, która będzie odzwierciedlała e, potrzeby mojego systemu, mojej konfiguracji. E, tak więc kolejny dodatkowy plus dla administratora. I kolejna zmiana, którą znajdziemy w QTS 501 i QTS Hero 501, a dokładnie obsługa Windows Search Protocol. W systemach Windows 10 i Windows 11 mamy możliwość dodania. Lokalizacji sieciowej, którą będzie Kunap, co pozwoli systemowi bezpośrednio z y, opcji wyszukiwania również przeszukiwać zasoby tego katalogu bez potrzeby mapowania katalogów y, jako dyski twarde w urządzeniu. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Obsługa Windows File Search Protocol jest domyślnie dostęp... włączona w systemie QTS 5.01. W takiej sytuacji na poziomie Windowsa możemy skorzystać z opcji wyszukiwania. Aby jednak to było możliwe, musimy skonfigurować Windowsa. W tym celu musimy dodać lokalizację sieciową. A więc tutaj, w mój komputer, czy ten komputer, e, klikamy trzy kropeczki, dodaj lokalizację sieciową, a następnie przechodzimy kreator dodawania lokalizacji sieciowej. Tak więc w kolejnym kroku. Wybieramy, wybierz niestandardową lokalizację sieciową, no i podajemy adres IP naszego Kunapa. Musimy podać hasło użytkownika, czyli w tym wypadku mój użytkownik to Kunap, z hasłem takim, jak ustawiłem. No, i teraz system będzie już pamiętał, że taka lokalizacja sieciowa została na moim kunapie, na moim urządzeniu dodana, że w sieci jest katalog public pod takim adresem. I dzięki temu z poziomu wyszukiwania Windows możemy wyszukać plik, który nas interesuje. Tak więc dzięki obsłudze Windows Search Protocol nie musimy mapować dysków sieciowych na Windowsie. Wystarczy, że system pamięta taką lokalizację sieciową i jest w stanie w ramach tej lokalizacji wyszukiwać pliki i foldery, co znacznie ułatwi i przyspieszy pracę użytkownika na komputerze. Jednak też musimy pamiętać, że system musi zindeksować wszystkie pliki, aby to wyszukiwanie było relatywnie szybkie. Podsumowując, QTS 501, QTS Hero 501 to ewolucyjne zmiany, a nie rewolucyjne. Jest to duża, pierwsza duża zbiorcza aktualizacja w ramach systemu QTS 5, więc nie widzimy tutaj aż tylu i tak dużych zmian jak na przykład między wersją 4 a 5. Niemniej zbiorczo mamy tutaj zarówno bardzo dużo poprawek, w tym bezpieczeństwa, jak i dodane funkcje, o które wielokrotnie nasi użytkownicy prosili. Pamiętajcie, we, to jest wersja beta, nie należy jej stosować na urządzeniach działających produkcyjnie. Jeśli chcecie przetestować, to tylko i wyłącznie na jakichś dodatkowych urządzeniach, gdzie mogą występować błędy i nie będą przekładały się na działanie waszej firmy. Jeśli będziecie mieli jakieś uwagi do działania wersji 5.01, zgłaszajcie je do nas. A tymczasem to wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmie na naszym kanale. Cześć!